pomysł księdza Mirosława Toszy o przygotowaniu ikonek ze zwęglonych elementów z katedry w Sosnowcu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem w całym kraju. Jesteśmy mocno zaskoczeni, bo po wyemitowaniu takiego krótkiego materiału w wiadomościach właśnie w TVN-ie dostaliśmy bardzo dużo zamówień na ikonę z katedry. Okazuje się, że wszyscy z całej Polski chcą mieć ikonę ze spalonej katedry. Początkowo ikonek miało powstać 200, ale po nagłośnieniu sprawy w mediach ilość zamówionych sztuk wręcz zaszokowała mieszkańców wspólnoty Betlejem. Zaskoczeni jesteśmy jakby skalą zainteresowania i jednak chyba siłą mediów, siłą informacji, jednej krótkiej, 2,5-minutowej informacji, która zrobiła tyle zamieszania. I jesteśmy też zaskoczeni tym, że jednak ta forma jakby pracy czy pomagania dla nas to jest też takie bardzo budujące, nie? Że jakby ten wizerunek ludzi bezdomnych, którzy nie tylko potrzebują jakiejś pomocy, zresztą w kontekście zimy to tak się to przedstawia, że to podaje się kolejne statystyki, ile osób zamarzło, to są oczywiście te ludzkie tragedie, natomiast myślę, że warto też o tym środowisku ludzi potrzebujących mówić trochę z innej perspektywy. Na chwilę obecną wykonano już 140 sztuk, które błyskawicznie trafiły do zamawiających. Z tego, co liczyliśmy, tych zamówień mamy, myślę, że już tak można powiedzieć, że około 1000, czyli około 1000 ikon z całej Polski. Tyle zostało złożonych zamówień czy zapytań, więc oczywiście na każdego tego maila odpisujemy, rozmawiamy z tymi ludźmi i staramy się jakoś temat ogarnąć, bo to od niedzieli mamy właśnie pełne sieci, jak to jest w Ewangelii, żeby te pełne sieci dowieźć do brzegu, to trzeba ludzi przywołać z innych łodzi na pomoc, więc to teraz jesteśmy na tym etapie takiego przemyślenia, jak to zrobić, żeby to było sprawnie, ale jednocześnie, żeby też jakoś odpowiedzieć sensownie na te prośby ludzi. Cały czas są produkowane kolejne ikony. Łącznie ze sprzedaży ikonek wspólnota chce pozyskać 20 tysięcy złotych, które przeznaczy na rzecz odbudowy świątyni w Sosnowcu. Myśmy się zobowiązali jako wspólnota wykonać 200 ikon, gdzie całościowy koszt będzie przekazany na katedrę. No i to jest prosty rachunek, bo jedna ikona kosztuje 100 zł, więc 200 ikon to jest 20 tysięcy złotych. I to jest jakby nasz wkład, naszej wspólnoty, na rzecz odbudowy. Ta pozostała część, to już pewnie będziemy musieli jakoś te pieniądze podzielić, bo to jest też praca, z której my się utrzymujemy. Na co dzień wykonujemy ikony, które też rozprowadzamy przy parafiach. No i siłą rzeczy, zajmując się ikonami z tego katedralnego drzewa, nie będziemy w stanie wykonywać tej naszej pracy. Zima jest dla nas takim trudnym czasem też, bo i ogrzewanie włączone i tych potrzeb mamy dużo i kuchnię całą zmieniamy teraz, więc będziemy musieli tutaj na spokojnie porozmawiać, część na pewno tych pieniędzy będzie przekazana na katedrę, tak jak jest cały czas, natomiast część z tego będzie musiała zostać u nas na te potrzeby nasze codzienne. Ksiądz Mirosław Tosza mówi, że zamówienia spływają z całej Polski, ale także z zagranicy.